Macie na pewno prywatne sieciówki medyczne, które robią dobrą robotę, dlatego że odciążają publiczną ochronę zdrowia, skracają kolejki i dają pacjentom dostęp do świadczeń. A co jeżeli Wam powiem, że prywatne sieciówki medyczne przyczyniają się do jeszcze większej zapaści polskiej publicznej służby zdrowia? Wytłumaczę Wam, jak to działa. Szpitale publiczne mogą funkcjonować, dlatego że ktoś im płaci pieniądze. Płatnikiem tutaj jest NFZ i NFZ płaci stałą opłatę za daną procedurę. To znaczy, jeżeli pacjent został zoperowany, niezależnie co to jest za pacjent, dostanie szpital powiedzmy 10 tysięcy złotych. Niezależnie od tego, czy pacjent będzie leżał w szpitalu jeden dzień, czy będzie w szpitalu leżał dni 10. W szpitalu leżą dłużej pacjenci, którzy są bardziej obciążeni chorobowo, źle rokują, mają choroby towarzyszące. Z kolei pacjenci, którzy są w stanie ogólnym dobrym, bez chorób, wychodzą dużo szybciej, nie generują takich kosztów, dlatego że hospitalizacja przez jeden dzień jest dużo tańsza niż przez kilka dni. Co za tym idzie, szpital zarabia głównie na pacjentach zdrowych, którzy są hospitalizowani krótko, a traci na pacjentach, którzy są hospitalizowani długo. I tu przechodzimy do usług prywatnych. Jaki profil pacjentów dominuje w ośrodkach prywatnych, gdzie najczęściej nie ma intensywnej terapii, tylko jest zwykła sala pooperacyjna, gdzie jest mniej personelu anestezjologicznego, czy nie ma oddziałów szpitalnych, jak na przykład interny, gdzie można skonsultować ciężko chorego pacjenta? W prywatnych ośrodkach zdecydowanie dominują osoby, którzy mają dobre rokowanie, którzy są w stanie ogólnym dobrym, dlatego że lekarze najzwyczajniej nie podejmą się operacji trudnego, ciężko chorego pacjenta w prywatnym ośrodku. Widać to zwłaszcza dobrze w ginekologii, gdzie jest dużo prywatnych porodówek na rynku, natomiast jeżeli cokolwiek się dzieje z pacjentką albo z dzieckiem, to wzywana jest karetka i są oni wysłani do szpitala. Z tego powodu jest pewna grupa pacjentów dobrze rokujących, którzy uciekają do prywatnej służby zdrowia, a dla publicznej służby zdrowia zostają ci pacjenci, którzy rokują gorzej, którzy generują większe koszty. Jest to w pewien sposób szkodliwe, dlatego że te prywatne ośrodki najczęściej nie będą inwestować w zaplecze do ratowania życia, tylko będą inwestować w rzeczy, które się opłacają, z czego będą mieli pieniądze. I nie mówię tego dlatego, że uważam, że prywatne ośrodki powinny być zlikwidowane, tylko powinno się zmienić system. Przede wszystkim rozpisać ponownie wycenę świadczeń, wycenę procedur. Zapraszam.